dziś w programie. Na działkach trwa prawdziwa wojna prezesów z grupą opozycyjnych działkowiczów. Płonie dom działkowca. Zdaniem władz ogródków grasowali tu znani im podpalacze. To jest taka grupka, która cały czas jest przeciwko zarządowi. Jej coś się nie podoba. Oto rzekomi podpalacze. Pani Bożena, pani Katarzyna i pan Stanisław. Tysiące co wzięli na nagrodę. Ja widziałem ten protokół. Prezes sobie wziął 1050 zł. 950 wziął ten zastępca. Bez przesady. W rozmowie telefonicznej prezes wyjaśnia, że na nagrody zarząd zasłużył oraz że są one legalne. Tak wynika, że ze statutu. To jest legalnie, a jak zresztą się wytorzyliśmy zgodnie z prawem. To są ludzie bezrobotni, którzy znaleźli sobie sposób na życie i na dorabianie. Ja kazałam im iść do pracy. No to on mi powiedział, że to prywatna sprawa, że on bezrobotny. A że nie chcę, proszę pana, iść do pracy. Ja nie pójdę, wie pan, kogoś tam do rejmy, żeby nadawał 1200 zł. I ja mieszkam, proszę pana, z moją matką. Moja matka ma 3400 zł emerytury. Nawet matka trzeba ze mnie mówić. To ty będziesz pracował za parę złotych. Też miałeś tego żyć. To jest działka wiceprezesa. Zakrył płotan, żeby nikt tego nie widział, syfu. O, będzie z tej strony widać. Tak wygląda. I ani żadnego upomnienia, żadnej nagany, za ten bałagan, nic nie ma, ani żadnej kary. To u wiceprezesa to chociaż kupę rupicia jest. No bo u prezesa na działce tylko jedna jabłonka. Prezydent miasta dał stół. I proszę zobaczyć, jak on się marnuje. Zamarznięty, pozaciekany, bo to nie jego. Kto za to odpowie? 3 lata temu działkowa opozycja podczas jednego z zebrań podjęła próbę obalenia władzy prezesów. Na zebraniu w marcu w tamtym roku też mnie wyzwał od psychicznych, że je powinnam się leczyć. To psychiczna. O, jeszcze psychiczna. I będziesz o takie słowa. Ja byłam w szoku. Ja po prostu byłam w szoku. On w ogóle nie dał dojść do głosu. Ta płacze, zbluzgał i nikt się nic nie odezwał. No i nam się nie udało zmienić prezesa. To jest rygor komunistyczny, pozostały rygor. Wyrzucona za nie swoje koty. To jest bezdomny kotek, który od czasu do czasu się przemieszcza z jednej działki na drugą działkę. Tam się idzie, pełno kotów jest i nikt nikogo się nie czepia. Tylko te dziewczyny się czepiły. Były wyrzucane na moją działkę bezdomne koty, a jestem osobą wrażliwą na krzywdę ludzi, na krzywdę zwierząt. Ja je dokarmiałam, po prostu mi ich było szkoda. Chodzi sobie kotek, komu to przeszkadza? Żeby kobietę wyrzucać z działki, która pracowała na tej działce? I one chodzą po wszystkich działkach, nie tylko do mnie. Jest nieprawdą, jeżeli zarząd w wypowiedzeniu napisał, że ja mam całe stado kotów, 7 kotów. A jak jest zima, czy upalne dni, no to jak dam dla kota wody, czy jedzenie, to mi się serce kraje, jak on za mną biegnie, miał czy głodny. Za sprawą bezdomnych kotów władze ogródków pozbawiły panią Katarzynę działki, którą kobieta uprawiała od prawie 30 lat. Mam skromną działeczkę, ale kocham, mieszkam w bloku. To jest moje całe życie, jestem wdową. A teraz zostało mi to odebrane. Kolejni do wyrzucenia. Także pan Stanisław i pani Bożena zostali pozbawieni swoich działek przez władze ogrodów. On tak jakby mi życia odebrał. Mam piękną działkę, pracuję, w bloku mieszkam. Ja mu nie oddam. Nie oddam mu. Ja już prawie 30 lat mam tą działkę. Pan Stanisław urządzał swoją działkę od podstaw na zupełnym nieużytku. Tutaj było bagno, trawa w pas, woda zalewała te działki. Dzięki mnie wykopany jest róg. Sam jeden wykopałem, pogłębiłem. Działka nie zalewa nikomu nic. Sam postawiłem domeczek i żeby nie choroba, to by był wykończony. Mam 6 wnuczków, to dla wnuczków piaskownicę, huśtawkę zrobiłem. Jeden prezes i drugi po takiej ciężkiej operacji przyszedłem, żeby mnie oni w tym roku od lutego gnębili.
Zainwestowaną pracę i materiały potrzebne do urządzenia działki i budowy domku pan Stanisław wycenia na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tyle traci. Już wykluczony jestem dawno, wyrzucony z działki, wymówienie dzierżawy dostałem. Otóż Ewana, jak się zdenerwuje, już płacie, robi te oczy jak ten pies haszyk, jedno w prawo, drugie w lewo. I wtedy można być, że jak on już te oczy tak robi, to on już kłamie. No to jest psychicznie chory człowiek. To jest niebezpieczne dla otoczenia. Ja stałam przy bramce i nie wpuściłam, zamknęłam to, to on szarpnął mnie i tą bramką uderzył mnie po prostu i powiedział: pierwsza będzie tej działki. Nie, 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 to nie było uderzenie w ramku, tylko ta pani po prostu zastawiła. No ja wie pani, jako mężczyzna, pchnęła troszkę silnie i bramkę się rozszerzyła. Ja mu założyłam tę sprawę karną. Wyrok już mam. Sąd chce go wychowywać. Przeżywamy horror, naprawdę. Odwoływałam się do okręgowego zarządu, do krajowego zarządu. Pisałam, gdzie tylko było możliwe. Interwencje na nic się zdają. Także moje rozmowy i prośby o zajęcie się sprawą w warszawskiej centrali rodzinnych ogrodów działkowych nie przynoszą żadnych efektów. Aby nie stracić ogródków, działkowicze wystąpili z pozwami do sądów. Polski Związek Działkowców Okręg w Lublinie popiera uchwałę podjętą przez ogród działkowy, przez zarząd rodzinnego ogrodu działkowego, natomiast spór rozstrzygnie sąd. Dziękuję, tyle mam do powiedzenia panu. Tutaj na tym terenie był dom działkowca i nie ma nic. Sierpień ubiegłego roku. Płonie dom działkowca i zanim jeszcze pożar ugaszą strażacy, a policja wyjaśni jego przyczynę, prezes już wskazuje podpalaczy. Podpalenie na 100%, to jest złośliwość z pewnej grupy. Ja normalnie idę jutro, składam skargę na ten czyn i wskażę sprawcę. Ten człowiek oczernia ludzi. To postępowanie zakończyło się umorzeniem. Dowódca akcji gaśniczej nie wskazał, czy było to podpalenie, czy też do pożaru doszło na wskutek zaprószenia ognia, na przykład przez pozostawienie do papierosa. Te dwie wersje pozostały i tutaj niestety nie udało się żadnej z nich wykruszyć. Obecnie przed sądami w Białej Podlaskiej i w Lublinie toczy się kilka procesów. W dwóch zapadły już wyroki wydane przez sądy pierwszej instancji. Wiceprezesa uznano winnym znieważenia pani Katarzyny wulgaryzmami oraz słowami: jesteś psychiczna i powinnaś się leczyć. Prezes natomiast uznany został winnym znieważenia pani Bożeny, ale dostał szansę. Postępowanie karne umorzono warunkowo na okres roku tak zwanej próby. No, przyznają państwo, małe polskie piekło. A w naszym studiu pani senator Lidia Staroń, senator niezależna. Witam panią. Pani jest specjalistką od tropienia takich absurdów władzy, prawda? Zajmuje się tym pani konsekwentnie od wielu lat. Pomaga pani ludziom, którzy są gdzieś wciągnięci w takie właśnie zadziwiające rozgrywki. Spółdzielnie mieszkaniowe, ogródki działkowe. Tutaj mieliśmy sytuację kuriozalną. No, małe państwo w państwie. Znaczy przerażająco, bo przecież proszę zauważyć, jak wygląda ta rzeczywistość. Ci ludzie są skazani na butę, arogancję, są skazani na jakieś dwie osoby, które robią co chcą. A przecież tam jest duża grupa ludzi i nie może nic, bezsilna, kompletnie nic nie może zrobić, jest obrażana, jest szykanowana, jest nękana i właściwie co się robi? Wyrzuca się ich z działki. Odbiera im się prawo do działki, no szykanuje się tych wcześniej ludzi. Wcześniej, pani Lidio, ktoś tych ludzi wybrał. Przecież te zarządy się nie biorą znikąd. I dlatego powiedzmy, co to są ogrody działkowe? Co to jest ustawa o rodzinnym ogrodzie działkowym? Zresztą to jest taka enklawa, tak jak spółdzielczość mieszkaniowa, tak samo i ogrody działkowe, tak zwane działki, to jest taka spuścizna po PRL-u. I tak jak ja byłam pełna nadziei, ponieważ byłam w Trybunale Konstytucyjnym w roku 2012, gdzie Trybunał podzielił wszystkie zarzuty, powiedział, ustawa z 2005 roku jest niezgodna z konstytucją. Wskazał prawie wszystkie artykuły, wskazując na monopol PZD, gdzie grupa ludzi, malutka grupa ludzi postkomunistów od prawie 50 lat dzierżą, którzy władzę w PZD, tak. Dzisiaj w RODzie, czyli w rodzinnych ogrodach działkowych. Znaczy, no nie działkowcy, ja bym powiedziała działacze działkowi, Kowy, prawda? Tak. To jest zupełnie co innego. To ci ludzie, właściwie można powiedzieć, czerpali zyski przez te wszystkie lata z gruntów państwowych, z gruntów Skarbu Państwa. I oni na tych gruntach się w pewien sposób uwłaszczyli. Ma pani rację, mówiąc, że nie tyle działkowcy, co działacze, bo widzieliśmy działkę pana prezesa, oczywiście. Która
była ugodę. I proszę, proszę zauważyć, jaka jest reakcja tej struktury. Ja myślałam, że ta sytuacja się zmieni, że w końcu będzie taka ustawa, jak być powinna. Niestety w 2014 roku weszły przepisy w styczniu, które wcale nie są, to znaczy można powiedzieć, że są trochę lepsze, natomiast także są niezgodne z konstytucją. Mam nadzieję, że tego Trybunału trafią. Ale co mają robić ludzie? No właśnie. W tej rzeczywistości właśnie. W tej rzeczywistości, która niestety jest i tą ustawą z 2014 roku ona jest. Przede wszystkim nie pozwolić, aby tak się traktować. Ci ludzie mają prawo do działki. Nie ma takiej możliwości, nawet na bazie tych przepisów, które są, aby ktoś im to prawo zabierał. Te dwie osoby, tak zwane bezrobotne, które zresztą o tym mówiły i też ludzie mówili, no jak się zachowują i co robią, nie mają prawa tak traktować tej społeczności. To są rzeczy, które są niezgodne z prawem i także powinny znaleźć się rozwiązanie także karne, czyli no właśnie, tak na czyli to dobrze, wszystko. Że mieli odwagę, że poszli i do sądu. I powinni mieć odwagę. I to, co pani mówi, trzeba absolutnie działać. Nie pozwolić, trzeba działać. I takim ludziom trzeba pomagać. Mało tego, można tę władzę zmienić, mało można z tych struktur PZD wyjść. Jest to ciężko, ale naprawdę warto robić. Warto. Bardzo pani dziękuję. Pani senator Lidia Staroń była państwa gościem. Dziękuję.